Z pomysłem organizacji Strefy Kibica na czas Igrzysk Olimpijskich zwrócili się pod koniec maja radni zrzeszeni w klubie Wspólne Suwałki. Karol Korneluk, Adam Ołowniuk i Filip Olszewski wskazali, że w Suwałkach wciąż panuje negatywna opinia dotycząca ilości organizowanych przez miasto przedsięwzięć, z których mogą skorzystać mieszkańcy. Całkowicie obiektywnie możemy także stwierdzić, że w suwałkach wciąż brakuje miejsca do wspólnej rekreacji i integracji mieszkańców, a zwłaszcza takiej międzypokoleniowej. 23. Igrzyska Olimpijskie są idealną okazją do tego, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom suwalczanek i suwalczan i tego lata zorganizować im na terenie naszego miasta fantastyczną przestrzeń, w której będą mieli okazję do spotkań i dzielenia między sobą sportowych emocji. Podnoszą w pisemnym wystąpieniu do prezydenta miasta. Najważniejsze sportowe wydarzenie tego roku, według zamysłu radnych, mogłoby zgromadzić mieszkańców chcących wspólnie obserwować zmagania sportowe. Paryska Olimpiada zgromadzi uwagę kibiców około 50 dyscyplin, a polska kadra pojawi się na największej imprezie sportowej świata w ponad 30. Pierwsza odpowiedź wodarza miasta nie napawa optymizmem, bowiem po rozeznaniu okazało się, że wynajęcie telebimu to wydatek rzędu 80 tysięcy złotych. Prezydent przyznaje, że z punktu widzenia mieszkańców inicjatywa zdaje się być interesująca, ale kosztowna. Jak dodaje Czesław Rękiewicz, w odpowiedzi skierowanej do radnych analizowano także opcję zakupu mobilnego ekranu, który mógłby być wykorzystywany przy miejskich wydarzeniach, jednak i tu szacunkowe wyceny są bardzo wysokie i mało prawdopodobne do realizacji przed igrzyskami. Jak dzisiaj ustaliliśmy, wciąż jeszcze nie zapadła decyzja w tej sprawie. Nie można wykluczyć, że w najbliższych dniach to się zmieni, ale jaka będzie, nie sposób przewidzieć.